Dzień dobry. Witam ponownie po dłuższym czasie. Nie wiem jak długim, ponieważ nie liczyłem, ale myślę, że będzie to z 2 miesiące. Tak więc, jestem z powrotem. Tym razem, powiedzmy, ten odcineczek to jest taki klasyczny, ponieważ dalej jest Turbo BMW. Mam za sobą Turbo BMW. I w tym odcineczku będzie Turbo BMW w M43, czyli w silniku, który jest często przez nas uturbiany, to znaczy często, bardzo często z uturbionych tych silników wrzucam po prostu filmy. No i dziś kolejny taki film się pojawi. Trochę nudny być może, sami ocenicie. Jeśli chodzi o moje publikacje, to na YouTubie jest ich dużo mniej, ponieważ materiały publikowane na YouTubie są dużo cięższe do zrealizowania. Natomiast jestem również na platformie TikTok, w opisie macie linka. Generalnie nazywam się tam tak samo jak na YouTubie. A wracając do YouTuba, no to na sam początek, zanim pójdziemy do odcinka, no to pierwszy temat to jest taki, że teraz będę starał się nagrywać telefonem, ponieważ jest to dużo prostsza forma nagrywania dla mnie. Tak więc ocencie, czy tym telefonem, którym tym razem nagrywam, czy jest jakość akceptowalna. No i ostatni temat przed odcinkiem to jest taki, mam do Was zapytanie, jak myślicie, co, w jakim kierunku moglibyśmy się rozwinąć, jeśli chodzi o filmy na YouTubie? Ponieważ mam pewne przemyślenia. No wiecie, nasz kanał to był głównie uturbiania czegoś. Czasami coś tam zrobiliśmy innego, no ale to uturbianie było tak jakby zawsze, jeśli chodzi o to, co nasz główny content. No i tutaj chciałbym Was zapytać, może macie jakieś sugestie, co myślicie, że w naszym przypadku mogłoby się dobrze przyjąć dla widzów i co myślicie, że po prostu nas by cieszyło, gdybyśmy to nagrywali. Więc jeśli macie jakieś propozycje tego, czym moglibyśmy się zająć, jeśli chodzi o tworzenie filmów, to napiszcie w komentarzu. Dzięki. Tak więc w dzisiejszym odcineczku ja już nagrywam, jak już wszystko zostało zrobione. W tym odcinku będzie strojenie. No i na sam koniec sobie tym autem troszeczkę pojeździmy po drodze. Coś tam postaram się nagrać. Generalnie mamy tutaj E36 w sedanie. Bardzo zadbany egzemplarz. Naprawdę bardzo. Nie miałem chyba ładniejszej sztuki. To znaczy nie miałem takiego egzemplarza, który byłby tak dobrze zachowany, jeśli chodzi o wnętrze na przykład. Bo tutaj mamy... Jest skóra. Podsufitka jest czarna. Ładnie, pięknie zadbane. No i z zewnątrz, tak jak mówiłem, również jest ładnie. W tym momencie to auto jest brudne, ponieważ ono stoi u nas już dłuższy czas, zanim to wszystko wykonaliśmy gdzieś tam w międzyczasie. Ponieważ takie projekty jak to, no to akurat realizuję naprawdę w międzyczasie. W szczególności, że w trakcie sezonu mamy bardzo dużo strojeń, aut, które już były wystrojone i gdzieś tam coś się z nimi stało. Czy ma to sens? To jest kwestia gustów tak naprawdę. Jeśli chcecie mieć coś innego pod maską, no to takie coś zjada seryjne 3.0. Zapewniam Was. Na sam koniec pokażę Wam to na wykresie, że zjada po prostu seryjne 3.0. Mówię o seryjnym 3.0, bo 3.0 można porobić, że będzie mocniejsze. Natomiast seryjne 3.0 nie ma szans z tym silnikiem z turbo. No i temat drugi to jest taki, że słuchajcie, jak palicie gumę czymś takim na zlocie i otworzycie maskę, to zapewniam Was, że to, co mamy tutaj pod maską, przyciągnie uwagę wielu osób, po prostu z ciekawości chcą tutaj zaglądać, ponieważ jest to coś innego niż mają wszyscy, tak? Więc jeśli chcecie w jakiś sposób się wyróżniać, no to taki M43, silnik, którego nikt nigdy nie chciał, każdy go swapował, okazał się naprawdę silnikiem, który chce generować moc i jest wytrzymały, tak? Do tego ze względu na to, że nikt go nie chciał, to ten silniczek nadal możecie kupić powiedzmy między 400 a 600 zł, więc możecie go zakatować brakiem oleju, gotowaniem się płynu i w najgorszym przypadku będziecie musieli kupić nowy silnik za, nie wiem, 500 zł. A jak na przykład macie 3 litrówkę, no to 3 litrówkę jak zajedziecie, no to niestety silnik nie kosztuje 600 zł. Tak więc tak sprawa wygląda, jeśli chodzi o M43. W tym momencie jest to W36. Na zimę mam projekt w Z3. Teraz, wiem, że już zanudzam, pewnie z 5 minut filmu minęło. Dla ciekawskich to może opiszę to, co mamy pod maską i za chwilę pojedziemy na hamowie. Jeśli chodzi o kolektor wydechowy, to zrobiłem tutaj taki bardziej pod przepływ, ponieważ stosowaliśmy również kolektory wydechowe z trójników. Możecie to zobaczyć w poprzednich filmach, ale tam na przykład w tym 1.9 E46 tam wyszło nam chyba 227, czy tam 6 koni, czy tam 4, coś w tej okolicy. No i tam już po prostu był problem z bek, po prostu z tym ciśnieniem w kolektorze wydechowym. Jednak po prostu trójnikowy kolektor nie jest przepływowy, no i on powodował to, że nie mogliśmy zrobić większej mocy. Po prostu silnik już był zapchany. Tutaj zrobiliśmy kolektor wydechowy bardziej pod przepływ, no i jak się przekonacie na hamowni, opłacało się, ponieważ
No zobaczycie. Sprężarka jest to K04022 łamane przez 0,23. To jest tak jakby 0,23, ponieważ mamy tutaj, moglibyśmy mieć tutaj sondę EGT. To jest chińskie turbo, tam za 750 zł, jak dobrze pamiętam, z Allegro. One generalnie działają i jak zobaczycie, w miarę generują moc, w miarę spoko, spoko. Normalnie stawają. Minus taki, że jak sobie kupicie taką sprężarkę, to musicie, tam jest wastegate, no nie, mamy tutaj wbudowany wastegate i tam jest po prostu w tej muszli wydechowej, jest zbyt mały otwór, jeśli tego nie rozwiercicie, no to auto będzie Wam przeładowywać, ponieważ zawór się otworzy na maksa, a mimo to będzie przeładowanie, ponieważ zbyt mała ilość spalin wydostaje się sprzed wirnika do wydechu. Tutaj mamy zaworek, to jest taki zaworek, który nam steruje właśnie tą gruszką, czyli steruje nam doładowaniem. Tutaj to wszystko leci sobie w to miejsce. Tam mamy w tym przypadku, jest to lcjeku.pl od Zbyszka. Świetnie się sprawuje. Ten sterownik obsługuje DBW, czyli przepustnicę elektroniczną, którą tutaj mamy, czyli jesteśmy z 10 lat do przodu. Oczywiście w tym silniku seryjnie była przepustnica na linkę. My tutaj włożyliśmy przepustnicę elektroniczną i oczywiście pedał przyspieszenia jest teraz, musi być elektroniczny. Tak więc przeskoczyliśmy sobie już na tą stronę sącą. Klasycznie tutaj mamy właśnie przepustnicę z 1.8 turbo, mamy kolektor sący z 1.8 turbo, oczywiście w komplecie z listwą paliwową z 1.8 turbo, czujnik IAD również jest 1.8 turbo. Tutaj mamy taki adapter. Ten adapter, czyli ten element, to jest element, który nam pozwala przykręcić kolektor sący z 1.8 turbo. Nie możemy sobie przykręcić takiego kolektora od razu do głowicy, ponieważ nie jest to wykonalne. Cena takiego adaptera to tam między 600 a 650 zł za sztukę. Ta konfiguracja, jeśli chodzi o stronę sącą, jeśli chcecie cokolwiek robić z tym silnikiem, to według mnie jest podstawą. To jest podstawa, czyli kolektor sący 1.8 turbo to jest podstawa do tego, by w ogóle dokonać modyfikacji tego silnika. To jest pierwsza rzecz, którą powinniście zrobić. Nie używajcie kolektora seryjnego, bo jak sobie przejrzycie moje stare filmy, z nim były tylko i wyłącznie problemy. Jeszcze co do tego kolektora sącego, no to ciekaw jestem, jakby ten silnik generował moc na silniku wolnosącym. Czyli zmienilibyśmy tylko układ dolotowy i wtedy na przykład go wystroić i zobaczyć, ile będzie mocy bez turbo. To by był taki ciekawy temacik, nie? Tutaj mamy wtryskiwacze, są to wtryskiwacze 550 Bosche, oczywiście nowe. Tutaj mamy map sensor. Cewka zapłonowa seryjna to jest śmietnik, bardzo często są z nią problemy. Tak więc tutaj mamy taką cewkę i co? No tam jest cewka, są przewody, które sobie tam lecą elegancko do świec. Tutaj jak widać mamy termoizolację, spoko temat, wizualnie chyba też spoko. Fajnie to wygląda. Spływ oleju to możecie zobaczyć na poprzednich moich filmach. Opracowałem spływ oleju właśnie w boczną pokrywę rozrządu. Uważam to za najlepszy właściwie spływ oleju, jeśli chodzi o konfigurację tego silnika. Jest on swobodny. Nie ma tutaj żadnych miejsc, gdzie stoi olej. Dzięki temu taka chińska sprężarka nie puszcza oleju. Bo gdybyście mieli go w miskę, no to taka sprężarka mogłaby Wam szybciej puszczać olej na wydech ze względu na ciśnienie na powrocie spływu, no nie? Jeśli chodzi o czujnik wałka, nie ma, nie używamy, jest tylko i wyłącznie czujnik wału. Układ cieczy, jak widzicie, to jest troszeczkę zmodyfikowany, to znaczy mamy tutaj chłodnicę 2,5 TDS z Turbo Works'a. Taka chłodnica, często ją kładę i po prostu, jeśli chodzi o przegrzewanie się aut przy upalaniu, jak włożę taką właśnie taką chłodnicę, taki zbiorniczek zewnętrzny i mocny przede wszystkim, mocny wiatrak sący. Tutaj mamy spala w połączeniu z obudową z Max Flow. Taka zabudowa aluminiowa, elegancko, idealnie spasowana. Nie, że sobie przykręcacie tylko taki, bo często tak widzę, że ludzie sobie przykręcają sący, na przykład wentylator do chłodnicy. Nie ma to takiej wydajności, wiecie? Po prostu ma być to zabudowane w ten sposób, co jest teraz. I ten sący wentylator pochłania, jakby ciągnie przez całą powierzchnię chłodnicy. Nie tylko w miejscu punktowym, gdzie jest wentylator, tylko wszędzie. I jak sobie zbudujecie naprawdę dobrze układ chłodzenia, to nie jest drogi układ mega, bo chłodnica, to wszystko, co jest potrzebne, to tam wyszło chyba z 1600 zł, ale temat chłodzenia macie załatwiony raz na zawsze. Zapewniam Was, że naprawdę ten układ chłodzenia daje radę. Tutaj mamy termostat, tak? Nie wyciągajcie nigdy termostatu, ponieważ jak wyciągniecie termostat z tego, to niestety nie osiągniecie tego, co byście chcieli, tylko coś gorszego. Silnik będzie Wam się przegrzewać, ponieważ bez termostatu ten układ chłodzenia w tym aucie nie będzie w ogóle działać poprawnie. Tyle, kropka. Musi być termostat. Więc mamy termostat, delikatnie skróciłem tutaj tą rurkę.
żeby się oddalić tutaj od kolektora wydechowego. Silnik to jest oczywiście cała seria, nic tam nie było w nim robione totalnie. Tutaj mamy customowy zbiorniczek wyrównawczy, mamy powrót z turbo i powrót z chłodnicy. Tutaj mamy od dołu zasilanie do magistrali. No tutaj mamy blow-offa, jest to Pro Perfect. No i na sam koniec jeszcze tutaj nie ukończyłem akurat tego elementu. Mamy akumulator przerzucony do bagażnika. Dlaczego? No chyba dlatego, żeby to wizualnie pod maską lepiej wyglądało. Chyba lepiej to wygląda tak, jak nie mamy tego akumulatora, niż jak ten akumulator tam jest. A, no i oczywiście tutaj mamy sondę, no nie? Ponieważ ten sterownik ma wbudowany kontroler sondy, tak więc sonda jest cały czas wpięta, ona cały czas tam sobie analizuje skład spalin. I od spodu to wygląda następująco. Tam mamy kolektor i tutaj sobie leci odcinek downpipe. I tak sobie lecimy, jest przelocik, nie ma żadnego tłumika środkowego i na samym końcu najtańszy po prostu tłumik turbo worksowy, przez wielu bardzo znienawidzony. Generalnie do takich normalnych aut, takich tłumików powiedzmy, że się nie stosuje. To jest auto typowo do upalania, ono ma trochę wygłuszyć silnik. Po prostu te tłumiki uważam, że do takich projektów jak najbardziej można je stosować, bo tutaj głównie chodzi o to, żeby jak ktoś chce sobie pośmigać po drodze, no to na po drodze, na full przelocie trochę przypał, no nie? Natomiast z tym tłumikiem, jak sobie zobaczycie na hamowni, usłyszycie tyle, ile kamera będzie w stanie Wam przekazać, no to sami ocenicie, ale według mnie na tym tłumiku, takim jednym tłumiczku za tam 250 zł, to naprawdę spoko to brzmi. Napięliśmy na rolkę. Działa szyberdziura? Szyberdziura? No szyberdach. No i co? Teraz by Wam nagrać pewnie, jak to się zachowuje na drodze. Jadę właśnie na myjnie. Musimy opłukać to auto, ponieważ po szybie widać, jaka to jest. No widać, że po prostu to auto stało, tak? I przez ten okres, jak ono stało, to nie było myte. Dlatego sobie idziemy je opłukać. Jednocześnie, jak już jadę na to myjnie, no to mogę Wam pokazać jakieś tam przyspieszenia, plus na przykład jak to auto w ogóle się zachowuje. Więc tak, najpierw możemy Wam pokazać, mogę Wam pokazać na przykład dźwięk blow-offa, tak? Bo włożyliśmy tutaj blow-offa Pro Perfect. On ma taki dźwięk mocno, mocno to syczenie jest słyszalne, tak? W tych HKS-ach jest to troszeczkę dużo, dużo cichsze, natomiast tutaj, słuchajcie. Słuchajcie, chciałem Wam nagrać,
jak zachowuje się to auto w takiej cywilnej, normalnej jeździe, jakby tutaj normalny człowiek siedział sobie. I chciałem nagrać, jak nie jak przyspiesza, tylko bardziej jak reaguje na gaz, przy jakich obrotach jest jaka reakcja. Natomiast nie wiem, co się wydarzyło, muszę to skonsultować ze Sławkiem, ale ten obrotomierz to tak trochę nie działa do końca poprawnie. Bardzo mocno się wiesza, bo jak widzicie, prędkość rośnie, a obroty nie rosną. No i się odcięło. Trochę kaszanka z tego powodu, że chciałem wam pokazać, na przykład mamy w okolicach 2000 obrotów, dam gaz do dechy i że auto jednak sprawnie, dobrze reaguje, tak? Nie wiem, czy się uda. Mam trójeczkę. Obroty nie wiem, czy są takie w tym momencie. Musiałbym mieć laptopa, żeby sobie to sprawdzić, upewnić się. Dlaczego nie mam? Bo teraz prawdopodobnie jest dobrze pokazane. 1500 obrotów mamy. Idziemy takie 30 na godzinę i dam w dechę. Kurczę, przeładowanie, o co chodzi? Coś się rozjechało, proszę Państwa. Wszystko było ok, natomiast teraz mamy przeładowanie z jakiegoś powodu. Nie wiem, co się stało, naprawdę. Dziwna sytuacja. Przyspieszenia niestety nie nagram. Muszę zobaczyć, dlaczego przeładowuję. Ale jeszcze warte skomentowania jest to, że układ wydechowy jest tutaj w oparciu o jeden najtańszy tłumik końcowy. No i teraz przejdziemy sobie przez różną partię obrotów. W tym aucie normalnie jest mega cicho. Nic nie buczy. To jest najważniejsze, ponieważ najczęściej w jakiejś części obrotów, a jest to między 2000 a 3000 obrotów, w autach po prostu buczy. No więc mamy czwóreczkę. Jadę sobie tak około 60 na godzinę. W okolicach 2000 obrotów. Cichutko, tak? Zredukujemy. Wejść na wyższe obroty. Trójeczka. Mamy około 3000 obrotów, nic, cisza, nic tam nie słychać, prawda? To jeszcze wrzućmy dwójaka. 4000 obrotów. Cichutko. Także cały zakres obrotów, nie ma żadnego buczenia. Nawet na pełnym gazie, o, jest cichutko, tak? By nie było, że ja chwalę tylko swoje, no ja włożyłem turbo, no i powiedzmy, że moja opinia aż tak mocno się nie liczy, dlatego za kierownicą mamy teraz mojego znajomego, który normalnie jeździ, czy tym jeździ, jakim ty trupem jeździsz? A92. No więc ma A92, więc chciałbym, byś, nie wiem, trochę się odniósł do tego auta i po prostu powiedział, jak reaguje na gaz. Przyspieszenie możesz trochę skomentować. No i nie wiem. No okej, dobra. Nie ma problemu. Sam jestem ciekaw, jak się takim samochodem będzie jeździć jakby na daily. Turbionym. Jak no bo to jest w sumie... I wygoda jazdy, nie? Jest tam... Estetyka jest na wyższym troszeczkę poziomie pod maską. Tak mi się przynajmniej... Tylko też ja to robiłem, no, ale mam takie wrażenie, jak różne auta turbo widziałem, no to jest tutaj w miarę to estetycznie zrobione. Jest teoretycznie to tak bardziej pod auto daily. Podoba mi się ten dźwięk. Syczy, bucha. Ciekawe, w ogóle nigdy wcześniej nie jeździłem taką E36, żeby była tak na drogę, driftowozami oczywiście, ale taką na drogę nie jeździłem, więc też mam, nie mam porównania na przykład do jakiegoś wolnosącego 6-cylindrowego silnika. Ale spójrz wewnątrz w ogóle, że siedzisz w takim aucie, że no, nie jest to gruz, nie? No nie jest to gruz, bardzo możesz... fajnie zachowana jest w ogóle. W niedzielę można usiąść i sobie pojechać. Jak turbo wstaje? Co, mam piątkę, 2000, czekaj tutaj. Na piątce będzie ciężko. Ja wiem, ale dlatego chcę zobaczyć po prostu tak na daily, nie? Czy jak mam piątkę, to... No spoko. Yo! Panie, wolniej!
boję jako pasażer. Ja też sobie nie ufam, także spokojnie. Daj pod odcinkę. Nie wiem, czy mi drogi nie braknie. Meju, meju. Spróbujemy sobie nagrać przyspieszenie takie licznikowe. Spróbuję ruszyć tak, żeby to coś kleiło. Ho, jednak nie koniec, ponieważ w sumie robiłem podsumowanie, to stwierdziłem, że zamieszczę to w filmie, czyli w tym przypadku ile dokładnie kosztowały części. Mam tutaj spisane wszystkie części, które zostały użyte, które no, były potrzebne, by zbudować to w taki sposób, jak jest pod maską. Oczywiście te wszystkie części możecie sobie kupić połowę taniej, jak na przykład kupicie używane, albo po prostu niektórych rzeczy w ogóle nie musicie zmieniać. Tak na przykład mamy pierwszy punkt, jest to układ chłodzenia, który zmodyfikowałem praktycznie całkiem, wywaliłem seryjną chłodnicę i tak dalej. No i to teoretycznie nie jest punkt taki, że musicie to zrobić, tak? Czyli już na samym starcie moglibyśmy 2000 oszczędzić. Natomiast tutaj zrobiłem to no tak, jak być powinno. Już teraz jak to zostało, ten układ chłodzenia jest zrobiony tak, jak jest teraz pod maską, to z tym układem chłodzenia, jeśli wam nie dmuchnie uszczelki pod głowicą, nie ma być prawa, żeby coś się tam przygrzewało. Po prostu możecie tym autem, możecie to auto katować i to naprawdę ten układ chłodzenia ma wystarczyć, tak? Czyli jest to taka pozycja, gdzie chodzi o taki komfort użytkowania auta wtedy, kiedy chcecie upalać. No jeśli chodzi o układ chłodzenia, no to 480 zł wentylator, zabudowa 330 zł, max flow, customowy zbiorniczek wyrównawczy, materiały 250, chłodnica cieczy 2,5 TDS 700, przewody chłodzenia turbo w teflonie, w oplocie, zakucie, przewody, złączki 190, wszystko razem 1950 zł. Teraz lecimy sobie dalej. Tutaj w tym przypadku na przykład daliśmy do bagażnika akumulator, więc również dochodzą koszty, których nie musielibyśmy ponosić. No w tym przypadku to jest niedużo, ponieważ mamy tutaj tylko bezpiecznik z obudową na plusowej klemie, plus mamy przewód i tam zakówki i tak dalej. To 170 zł, więc przeniesienie do bagażnika w częściach materiałów wyszło nas jakieś 320 zł. No i tak, sprężarka kosztowała 770 zł z przesyłką, czujnik położenia wału 100, termoizolacja gorącej muszli turbo plus kolanko kolektora wdechowego 600 zł, to mi robił Fifi Garage z Sanoka, jeśli chodzi o termoizolację. Uszczelka kolektora wydechowego, 7 dych, spływ oleju, wszystkie rzeczy, opaski, układ dolotowy, chłodzenie 8 dych, wszystkie przewody, kolanka, redukcje silikonowe, układ dolotowy, cieczy 290 zł, sterownik silnika LC EQ 900 zł, wtryskiwacze Bosche 550, 530 zł, świece zapłonowe, 6 dyszek, kolektor wydechowy, materiał, flansze i tak dalej, kolanka 300 mniej więcej, przewód teflonowy, sparowanie turbo, nyple, końcówki 140 zł, uszczelka miski oleju, ponieważ demontowałem miskę w celu sprawdzenia, czy panewki są ok, więc dochodzi nam ta uszczelka.
kruciec, tył silnika do cieczy, ten kruciec, który się zawsze łamie, 30 zł, płyn do wspomagania 20 zł, kruciec wodny do pompy wody, chodzi o ten kruciec, co mamy pod kolektorem sącym. Jego również polecam Wam zmienić, ponieważ jest to kaszanka, on się łamie. Uszczelka postawy filtr oleju, cewka zapłonowa, przewody zapłonowe, olej silnikowy 10W60, płyn do chłodni z 10 litrów, wtyczki do wiązki 120 zł, kolejna kartka. Sonda Lambda używana za stówkę, czujnik spalania stukowego stówkę, sprzęgło jednomasowe. Tutaj był włożony jednomas, możecie to sobie kombinować taniej oczywiście, czyli włożyć dwumas plus tarcza jakaś 240, jakiś tam docisk z diesla 2.0 na przykład. Klei, natomiast silnik się dużo wolniej wkręca, jest taki bardziej ospały, więc to też jest kwestia taka, jak kto lubi. Chce ktoś lepiej, no to my włożyliśmy sprzęgło jednomasowe i dużo lepiej się dzięki temu ten silnik tak wkręca, tak? Układ dolotowy, blow-off Pro Perfecta 230 zł, adapter kolektora sącego 600 zł, kolektor sący 1.8 turbo z DBW i listwą paliwową 400 zł, za tyle kupiłem używany z Allegro, uszczelki kolektora sącego, sących właściwie, bo musi pod adapter i pod kolektor sący kupić sobie 40 zł łącznie, filtr stożkowy plus redukcja 90 zł, nierdzewka, układ dolotowy, rury kolanka 170, intercooler 430, map sensor 120. To razem wyszło tutaj 2080 zł, a to co wcześniej czytałem, to wyszło 6550. Na końcu mam podsumowanie jak coś. I o ostatni układ wydechowy. Tutaj również możecie dodrutować. Możecie tak naprawdę tą moc, to nawet by prawdopodobnie dźwignęła seryjna rurka. Więc to też jest, jak ktoś nie chce, to nie musi robić. No więc tak, dwa razy V-band 63, 180 zł, łącznik elastyczny, 7 dyszek, flansza turbo 80 zł, rura nierdzewna, 5 metrów rury poszło około. 400, tłumik końcowy 280, kolanka nierdzewne 100 zł, tulejka sondy szerokopasmowej 20 zł, termoizolacja downpipe'u, dolna część i górna część, bo ja tam miałem V-bandowo się to, mogę to rozłączyć, dlatego jest to tak podzielone, więc termoizolacja na downpipe'ie to jest 5,5 zł. Całość, tak jak w tym aucie, wyniosła nas 12 260 zł. To jest koszt wszystkich części, olei, płynów. No tak jak przeczytałem, tak? Nic tu nie było takiego, że nie było policzone, tylko zostało wszystko policzone. Czyli pewne rzeczy niektórzy ludzie nie liczą, jak uturbiają, a później jednak jak to sobie sumujemy, to robi się kwota. No i tak jak mówiłem, nie musicie tego robić aż tak profi, nie profi. No po prostu tak jak mówię, układ chłodzenia możecie sobie oszczędzić. Układ termoizolacja, no my położyliśmy termoizolację taką jak teraz się robi, jest ona popularna, natomiast można dalej skorzystać z bandażu termicznego za stówkę, tak? Więc na każdym etapie pracy możemy zrobić oszczędność i dzięki tej oszczędności końcowo zamiast wszystkie części 12 tysięcy, tak jak tutaj, to możemy to zrobić po oszczędnościach za 6-7 tysięcy. Też się da, no ale to jest wszystko kwestia tego, co chcecie osiągnąć, jak to ma wyglądać, jak to ma się prezentować, no i co? No i czy ma to być zrobione z myślą, żeby działało jak najdłużej bezawaryjnie, bo podrutować można tanio. Natomiast czy będzie to bezawaryjne? Z doświadczenia wiem, że nie. I teraz już naprawdę. Dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w następnym turboprojekcie.